Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholz. W dzisiejszym filmiku poruszę temat pielęgnacji skóry trądzikowej podczas kuracji retinoidami. Retinoidy to pochodne witaminy A o mniej lub bardziej intensywnym działaniu. Retinoidy w odróżnieniu od antybiotyków nie uodparniają bakterii powodujących trądzik na ich działanie. Dzięki temu mogą być stosowane długofalowo, bez ryzyka, że po zaprzestaniu ich stosowania zmiany trądzikowe powrócą. Retinoidy, co potwierdza wiele badań naukowych, oprócz leczenia trądziku, mają działanie antystarzeniowe, bowiem przyspieszają syntezę kolagenu, zagęszczają skórę oraz niwelują przebarwienia. Niestety, jak to w przyrodzie bywa, powodują skutki uboczne. A jest to podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie oraz złuszczanie, często wyraźnie widoczne i uciążliwe. Właśnie dlatego skóra podczas kuracji retinoidami wymaga szczególnej troski. Przede wszystkim podczas leczenia retinoidami trzeba nieco zmienić myślenie o swojej skórze. Jako tylko i wyłącznie o trądzikowej. Skóra owszem nie zmienia nagle swojego rodzaju, ale staje się dodatkowo wrażliwa, przesuszona i nierzadko odwodniona. Nie można jej traktować tak samo jak przed kuracją. Dlatego odstaw kosmetyki złuszczające, szczególnie te z kwasami, oraz wszelkie preparaty intensywnie pachnące i kolorowe. Staraj się wybierać te dla skór wrażliwych. Zacznę od oczyszczania, bo ono jest szczególnie istotne. Retinoidy uwrażliwiają skórę nie tylko na działanie czynników zewnętrznych, ale również na działanie kosmetyków. Stąd nie należy stosować preparatów silnie drażniących. Do mycia twarzy doskonale sprawdzi się wspominany już wielokrotnie przeze mnie olejek myjący, czyli taki, którego należy spłukać wodą. Olejek bardzo dokładnie, a jednocześnie delikatnie usuwa zanieczyszczenia, sebum i makijaż, nie naruszając przy tym bariery ochronnej skóry. Jest to bardzo ważne, ponieważ skóra leczona retinoidami jest w dużej mierze pozbawiona warstwy ochronnej, przez co właśnie może tak silnie reagować na różne kosmetyki. Po olejku myjącym używaj żel myjący pozbawiony silnych detergentów SLS lub SLES. Znajdź taką informację na opakowaniu. Może się zdarzyć, że pierwszy wybrany przez Ciebie żel wywoła silne pieczenie. To oznacza, że preparat jest dla Ciebie zbyt drażniący. Spróbuj znaleźć delikatniejszy. Zwróć uwagę, aby w składzie miał depantenol lub alantoinę lub witaminę E, które łagodzą podrażnienia. Jeśli mimo szczerych chęci buzia będzie reagowała rumieniem i pieczeniem, wybierz delikatny płyn micelarny. Tu wbrew pozorom wybór nie jest taki prosty, bo skóra w trakcie leczenia może reagować nawet z założenia na delikatny kosmetyk. Pamiętaj, aby podczas oczyszczania twarzy płynem micelarnym nie trzeć mocno buzi, ponieważ teraz Twoja skóra nie przepada za dotykiem w ogóle. Każde tarcie może wywołać podrażnienie. Jest jeszcze jedna możliwość dokładnego oczyszczenia cery, a mianowicie umycie twarzy drugi raz olejkiem hydrofilnym. Pewnie spytasz się, czy pierwszy raz nie wystarczy. Niestety nie, ponieważ z reguły po jednokrotnym myciu pozostają jeszcze zanieczyszczenia. Po myciu twarzy olejkiem i żelem zastosuj delikatny tonik. Jeśli stosowałaś płyn micelarny po olejku, nie jest to konieczne. Ponownie poszukaj w toniku alantoiny, depantenolu oraz składników nawilżających, takich jak kwas hialuronowy, prawoślas, lipa, lukrecja czy glukonolakton. Dobrze sprawdzą się także toniki dla cer naczyniowych z arniką, kasztanowcem lub maliną. Zamiast toniku możesz wybrać wodę termalną. Pamiętaj o osuszeniu buzi. Twoja skóra już ma zmniejszone nawilżenie, a pozostawiając ją wilgotną, przesuszasz ją jeszcze bardziej. Stąd nasuwa się wniosek, że skóra leczona retinoidami wymaga skutecznego nawilżenia. Dlatego kremy nie powinny dodatkowo wysuszać i matowić. Wiem, jak uciążliwe potrafi być błyszczenie skóry, ale stosowanie kolejnych matujących kosmetyków jej nie pomoże, a tylko bardziej zaburzy pracę gruczołów łojowych. Retinoidy owszem regulują ich pracę i spowalniają wytwarzanie łoju, ale jak już mówiłam, również przesuszają skórę. Stąd skóra jednocześnie się błyszczy i jest ściągnięta. Krem nawilżający zminimalizuje ten efekt i zrównoważy skórę. W kwestii nawilżania po raz kolejny doskonale sprawdzi się kwas hialuronowy, glukonolakton i witamina E. Walkę z trądzikiem wspomoże szałwia, nagietek, kora wierzby, oczar wirginijski, skrzyp polny, fiołek trójbarwny, czyli bratek, czy olejek z czarnuszki lub pestek malin i truskawek.
Świetnym rozwiązaniem jest krem z jonami srebra, który ma właściwości bakteriobójcze, przyspiesza gojenie, a jednocześnie łagodzi, rozświetla, reguluje nawilżenie i wspomaga odbudowę warstwy ochronnej skóry. Na szczęście coraz więcej marek ma takie kremy w swojej ofercie. Jeśli Twoja skóra jest wyraźnie odwodniona, łuszczy się, jest ściągnięta i piecze nie tylko przy kontakcie z kosmetykami, to oznacza, że potrzebuje nieco powolniejszej kuracji retinoidami. Czemu tak się dzieje? Początkowo retinoidy złuszczają naskórek i ścieńczają warstwę rogową. To oznacza, że skóra nie ma dostatecznej ochrony. Ale spokojnie, po pewnym czasie, a tak naprawdę po kilku miesiącach, skóra stanie się grubsza, kolagen i kwas hialuronowy w skórze zostaną pobudzone, a co za tym idzie, skóra stanie się lepiej nawilżona i będzie miała mocniejszą barierę ochronną. Co jednak zrobić, gdy cera reaguje tak silnie? W takim wypadku spróbuj nakładać zalecony Ci preparat co drugi, a nawet trzeci czy czwarty dzień. Skóra powinna się złagodzić. Wieczorami, gdy nie nakładasz retinoidów, stosuj ten sam krem nawilżający, który nakładasz rano. Możesz jeszcze bardziej pomóc swojej skórze, stosując serum z kwasem hialuronowym, mocznikiem lub witaminą B3, znaną ze swoich właściwości gojących. A teraz najważniejsze. Rano, po nałożeniu kremu lub serum, odczekaj 10 minut i nałóż lekki krem z filtrem SPF 50. Retinoidy uwrażliwiają skórę na słońce, dlatego ochrona słoneczna jest niezbędna. Uzupełnieniem pielęgnacji będzie bardzo delikatny peeling enzymatyczny, który stosuj nie częściej niż raz w tygodniu. Peeling pomoże Ci uporać się ze złuszczającym naskórkiem, czyli suchymi skórkami. Jeśli skóra reaguje pieczeniem na peeling enzymatyczny, to może oznaczać, że ma nadwrażliwość na enzymy. W takim wypadku zastosuj bardzo delikatny peeling ryżowy lub samodzielnie wykonany peeling z płatków owsianych lub otrąb ryżowych. W tym celu do garści płatków lub otrąb dodaj odrobinę wody. Poczekaj kilka minut, aż powstanie papka. Gotową mieszanką masuj delikatnie buzię kolistymi ruchami przez 2-3 minuty, nie dłużej, aby nie podrażnić skóry. Zmyj letnią wodą. Możesz też pozostawić papkę na twarzy jako maseczkę na 15-20 minut. W tym wypadku przykryj twarz zwilżoną w wodzie gazą, aby maseczka nie wyschła, gdyż spowoduje silne ściąganie. Po 15-20 minutach zmyj letnią wodą. Możesz też stosować maseczki z glinki różowej lub białej oraz ze spiruliny. Wspomagają gojenie, nawilżają, łagodzą i zmniejszają widoczność porów. A na koniec dokładna instrukcja stosowania retinoidów. Po pierwsze, nakładaj je wieczorem. Po drugie, przed nałożeniem dokładnie umyj buzię w 3 krokach, olejek, żel i tonik lub płyn micelarny. Po trzecie, poczekaj 30 minut, aż buzia będzie zupełnie sucha. Wiem, że w tym czasie możesz odczuwać intensywne ściąganie, ale retinoidy w środowisku wodnym działają jeszcze bardziej drażniąco. Dlatego, aby uniknąć podrażnień, zastosuj się do tej reguły. Podobnie zadzieje się w przypadku kremu, dlatego nie nakładaj na retinoidy kremów nawilżających. Po czwarte, jeśli zauważysz silne podrażnienie i zaczerwienienie, zmniejsz częstotliwość stosowania i nakładaj co 2, a nawet 4 dni, a nawet rzadziej, jeżeli skóra nadal będzie silnie reagowała. Po piąte, bezwzględnie stosuj rano krem z wysokim filtrem SPF 50. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.